szkole ewangelickiej na placu kościelnym i z dwoma klasami mieliśmy taką prelekcję, warsztaty. Kochani, podnieście rączkę w górę. Jak tam wyczerpaliśmy temat, jak kładzie powietrze? Czy jeszcze potrzebujemy troszkę czasu? Mieliście mnóstwo pytań, mnóstwo spostrzeżeń. Bardzo dobrze. I bardzo się cieszę, że się zaangażowaliście, kochani. Każdy z was miał coś do powiedzenia na temat powietrza, albo o sąsiadach, albo o różnych sytuacjach, które wam się przytrafiły, kiedy czuliście ten smog w powietrzu. Nie mieliśmy czasu, żeby porozmawiać o tym wszystkim, także też widzę, że jest więcej szkół. SP2 idzie? Zachęcam szkoły, aby taką lekcję przeprowadzić, ponieważ dzieci... Która szkoła? Witamy! Czwórka? Dwójka! No, to mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę i... Ewangelika! Czyli mamy razem 7 klas, tak? Tak, 7 klas. Ja myślę, że zaczynamy, bo... Zaczynamy, bo już jest godzina. 5 minut temu mieliśmy już zacząć. Witam Panie Poznanie. Kochani, dzisiaj Dzień Czystego Powietrza w Cieszynie. To jest taka akcja, którą organizujemy już od 14 lat. Podobnie jak program Kochasz Dzieci, Nie Pal Śmieci. Znacie ten program, Kochasz Dzieci, Nie Pal Śmieci? Kto to hasło słyszał kiedykolwiek? Kochasz Dzieci, Nie Pal Śmieci? Dużo, super. Cieszę się, sporo osób. Tak jak powiedziałam, w ewangelickiej szkole byliśmy na prelekcji. Oni już dużo wiedzą o tym, jaki jest problem w Polsce z powietrzem, a pozostali, słuchajcie, czy wy się zgadzacie, że problem powietrza jest niezwykle ważny i że my w Polsce i szczególnie na Śląsku mamy duży kłopot z tym powietrzem. Kochani, czy macie jakieś czujniki w Cieszynie, które badają powietrze? Papa ściągniętą aplikację i sprawdza, jaki jest stan powietrza. Rączka w górę. Ach, trzeba jeszcze popracować nad tematem, kochani. A dzisiaj, jak myślicie, jakie dzisiaj jest powietrze? Witam siódemkę. Dzień dobry. Skoro nie macie aplikacji, to musicie nosem sprawdzić i wzrokiem. Jakie jest powietrze dzisiaj? Możemy wziąć głęboki oddech, kochani. Jest dobrze. Dzisiaj powietrze jest czyste, także oddychajcie. I zaczynamy happening. Dzień Czystego Powietrza w Cieszynie.